Czasopismo. Ponad 200 stron o historii Górnego Śląska. Artyści na Śląsku, artyści ze Śląska. Alojzego Piątka, 158 godzin pod ziemią, fotoreportaż Stanisława Jakubowskiego. Nieznane grafiki z 1921 roku. Najnowszy numer czasopisma wkrótce w sieci Empik oraz placówkach Poczty Polskiej. Witam Państwa na przystanku Historia, tylko chciałem jeszcze taką informację dla Państwa przekazać, że czasopismo jest już dostępne w sprzedaży, jest już dostępne w salonach Empik, można kupić też na Poczcie Polskiej i proszę Państwa, oczywiście księgarnie stacjonarne i księgarnia internetowa i ipn.gov.pl. Tam Państwo mogą nabyć pismo, czasopismo wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Historia Górnego Śląska w Pigułce. Serdecznie zapraszam. Ale spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o leksykonie bezpieki, drugim tomie leksykonu bezpieki, a są z nami pani, znaczy z nami, nie z nami, online jest pani Magda Dźwigał, Generalnie Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, ale jest w Szczecinie, współredaktor serii oraz dr Witold Bagieński. Dzień dobry. Autor już klasycznej monografii o Departamencie Pierwszym MSW, wybitny specjalista od PRL-owskiego wywiadu, współredaktor oczywiście też drugiego tomu Leksykonu Bezpieki, gdzie znajdziemy 50 biogramów. Zaraz będziemy rozmawiali o drugim tomie, ale najpierw chciałbym zapytać Państwa, jaki był odbiór, jaka była recepcja pierwszego tomu? Pani Magdo. Recepcja pierwszego tomu. Właśnie mija rok, od kiedy pierwszy tom się ukazał. On też pojawił się na rynku wydawniczym w styczniu zeszłego roku. I powiem, że byliśmy mile zaskoczeni, jak pozytywnie został odebrany. Długo czekaliśmy na jego wydanie, więc byliśmy niezmiernie ciekawi tego, jak zostanie przyjęty. Mieliśmy kilka spostrzeżeń, jeżeli chodzi o to, jak został przyjęty też i czy droga, którą obraliśmy, przyjmując taką, a nie inną strukturę opracowania tego wydawnictwa, przyjmie się, czy będzie odpowiednia, czy się sprawdzi. No i jak się okazuje, to, co sobie wymyśliliśmy, co myśleliśmy, że będzie odpowiednie, a okazało się odpowiednie, ponieważ tak jak wcześniej mówiliśmy, Leksykon jest pomyślany jako wydawnictwo wielotomowe, w którym publikujemy biogramy, wzorując się na tak zwanym systemie holenderskim, czyli publikowane w nim teksty przedstawiają biogramy funkcjonariuszy od litery A do litery Z. I już wiemy, że to było bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ przez ten rok do tej naszej siatki haseł, czyli siatki funkcjonariuszy, którzy powinni być, czy których biogramy obejmują ten przedział, który sobie obraliśmy, czyli stanowiska kierownicze w Centrali Bezpieki w latach 44-56, został uzupełniony o kilkanaście kolejnych nazwisk. Więc ta siatka nie jest jeszcze zamknięta, a wręcz przeciwnie, jest sukcesywnie uzupełniana. Oprócz tego wydanie pierwszego tomu pozwoliło i autorom, i odbiorcom poznać nasz zamysł i skutkiem czego kilku kolejnych autorów zwróciło się do redakcji z prośbą o możliwość publikacji w kolejnych tomach biogramów niektórych również ważnych z punktu widzenia działalności resortu postaci. Więc myślę, że jak najbardziej ten rok był owocny, jeżeli chodzi o pracę nad kolejnymi tomami, ale również jakby jest jakiś feedback tego pierwszego tomu. Jeszcze tylko dodam, że takim
Pierwotnym pomysłodawcą całego cyklu był pan dr Paweł Skubisz, obecnie dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Państwo przejęli to, sprawnie to robią. Rzeczywiście rok temu w tym samym składzie rozmawialiśmy. Pani Magda ze Szczecina, pan doktor na miejscu tutaj w Warszawie. Panie doktorze, a do pana jakie głosy dopłynęły, jeśli chodzi o pierwszy tom leksykonu? Muszę powiedzieć, że obawialiśmy się tego, że być może będą jakieś głosy krytyczne na zasadzie takiej, że jednak ta formuła nie do końca się sprawdziła, że wielu czytelników oczekiwało jakichś krwawych historii, które tutaj będą po prostu w tej publikacji obecne, w tym sensie, że takie jest częstokroć oczekiwanie po prostu, że część czytelników widzi w nas niemalże prokuratorów, którzy po prostu będą ustalali tych winnych. Tymczasem mamy sytuację, w której nie zawsze tak szczegółowe opisanie działalności jest możliwe, gdyż po prostu akta osobowe, dokumenty, do których też docieramy, nie zawsze są nam w stanie odpowiedzieć na wiele pytań, które mamy. Natomiast ta nasza wiedza się stale poszerza i też się uczymy na pewnych błędach, zdobywamy doświadczenie, co czyni nasze działania bardziej efektywnymi. To, co nam się między innymi udało zrobić, to właśnie zweryfikować, że są jeszcze osoby, o których należy napisać, które wcześniej nie zostały tutaj uwzględnione. Różne przyczyny się na to składają, ale to pokazuje przede wszystkim to, że badania nad organami bezpieczeństwa, w tym nawet nad okresem stalinowskim, który wydaje się najlepiej opisany, cały czas mają w sobie takie pola, które wymagają wypełnienia. To są jakieś białe plamy, czasami pewne rzeczy są tak naprawdę opisane tylko w sposób taki dosyć ogólny, natomiast wchodząc w to głębiej okazuje się, że można stawiać sporo pytań badawczych i to stwarza właśnie pewną szansę przed nami. Tym bardziej, że osoby, które prezentujemy, to nie zawsze są te osoby najbardziej znane. A zaraz o to będę Państwa zaczepiał, tak, jeśli chodzi o drugi tom. Natomiast skutkiem tego pierwszego tomu jest, tak jak powiedziała Magda, to, że zgłosiły się do nas konkretne osoby z hasłami. No i dzięki temu na przykład w tomie trzecim będzie sylwetka wiceministra bezpieczeństwa publicznego Romana Romkowskiego. Myślę, że oczekiwana przez wiele osób. Mogę też w sumie zapowiedzieć, że w tomie trzecim będzie biogram generała Władysława Ciastonia. On co prawda jest kojarzony przede wszystkim z latami 80., ale w okresie stalinowskim również pełnił stanowisko kierownicze i właśnie dlatego w siatce haseł się znalazł. Także tom trzeci jest w przygotowaniu. Myślę, że w połowie roku, być może wczesną jesienią, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. On już powinien być dostępny, natomiast my sukcesywnie pracujemy dalej, redagujemy hasła, robimy różnego rodzaju kwerendy w archiwach, szukamy dokumentów. Myślę, że efekty tego będą ciekawe. To jest kolejnych 50 biogramów. Skoro już mówimy o takim rodzaju, nie wiem, podsumowania czy pewnego rodzaju właśnie recepcji tomu pierwszego, to ja powracam do kwestii, o której mówiłem, jak rozmawiałem z Państwem po wydaniu pierwszego tomu. Znaczy jest to rzecz niewątpliwie bardzo przydatna, nie tylko dla historyków, ale także dla dziennikarzy, dla ludzi interesujących się w ogóle tym okresem. To jest w jakimś sensie już klasyk, który myślę, że znajduje się na półkach nie tylko historyków, ale i osób, które się po prostu tym okresem interesują. Jeden walor, ja to jeszcze raz chcę podkreślić dla tych, którzy nie mieli okazji zetknąć się z pierwszym tomem, który ciągle jest do nabycia i zachęcam Państwa do nabycia pierwszego tomu i tym bardziej drugiego, żeby seria się powiększała, to jest fakt, że Państwo przyjęli pewną taką zasadę badawczą bardzo ciekawą, bardzo istotną z punktu widzenia biografii osób, które są opisywane, że te biogramy są dokończone, opowiedziane, wychodzące poza zakres pracy części tych funkcjonariuszy, którzy znaleźli się w jakimś momencie już poza resortem, czy w latach 50., czy 60., czy nawet 70., ale te biogramy są biogramami skończonymi. To jest naprawdę ogromny walor tej pracy. Wielkie brawa dla Państwa redaktorów, dla Państwa autorów, że nie zawieszają jak gdyby historii danego człowieka, danego funkcjonariusza w jakimś tam miejscu, w jakiejś tam strukturze, tylko ta historia jest opowiedziana.
To jest szczególnie ciekawie opowiedziane przy pani Brystygier, że jest nawet historia jej już potem inwigilacji przez organy aparatu represji PRL-owskiego. Absolutnie świetna sprawa. To może pojawić się zarzut, proszę Państwa, jeśli chodzi o drugi tom. Dla osób, które może tym okresem się nie najbardziej może interesują, szukają jakiegoś takiego nazwiska, które się kojarzy z publicystyką lat 90., z próbami jakichś rozliczeń z funkcjonariuszami UB, można powiedzieć, to są takie trochę biogramy anonimowe z punktu widzenia odbiorcy. Podzielacie Państwo tego rodzaju opinie, pani Magdo? Na jakiś taki rodzaj biogramu. Znaczy moje pytanie brzmi, czy według jakich kryteriów ten drugi tom powstał? Na tej zasadzie moglibyśmy zebrać kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt nazwisk najbardziej znanych i stworzyć jeden tom prezentujący biografię tych osób. Natomiast nie taki był zamysł powstania leksykonu. Leksykon ma przedstawić kadrę kierowniczą aparatu bezpieczeństwa, ludzi, którzy pracowali w resorcie, w centrali resortu w latach 44-56. Więc to jest cały konglomerat życiorysów, biografii i postaci. Więc oczywiście w tej puli znajdą się osoby znane szerszemu gronu odbiorców, również tak zwanemu szaremu odbiorcy. Ale tak jak mówię, naszym zamysłem, czy zamysłem twórcy leksykonu było to, żeby po pierwsze przedstawić właśnie więcej tych postaci, wydobyć z otchłani historii postacie, które są znaczące dla resortu, a może mniej powszechnie znane w powszechnej świadomości, postaci, które są równie interesujące, być może jeszcze czasami bardziej interesujące są już życiorysy, ale ja też mam takie wrażenie, że zbierając biogramy, my z Witkiem jesteśmy już na etapie przygotowywania czwartego tomu leksykonu, więc jeżeli w każdym tomie znajduje się 50 biogramów, no to mówiąc brzydko, przerobiliśmy już ich ponad 200, więc mamy ogólny obraz tego, jakimi drogami, ścieżkami poruszali się funkcjonariusze, dochodząc do pracy w resorcie i tak samo odchodząc z niego. Więc myślę, że to też będzie przydatne również badaczom w przyszłości, żeby na przykładzie może takiej mikro, czyli przyjrzeniu się poszczególnym biogramom, też przeprowadzić bardziej syntetyczne badania, żeby można było w sposób może bardziej z dystansem zbadać to, jak toczyły się losy funkcjonariuszy, którzy pracowali w resorcie, co wpływało na ich kariery, co łamało ich kariery, jak resort pomagał im później, po tym jak odeszli z aparatu bezpieczeństwa, bo przecież wiemy, że tak było i na podstawie lektury kilkudziesięciu biogramów jesteśmy w stanie już takie wnioski wysnuć, jak resort łamał niektóre kariery i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że nie naszym celem było przedstawienie tych znanych postaci. Naszym celem było pokazanie resortu od strony właśnie działalności poszczególnych ludzi, tych, którzy do niego trafiali, tam działali w tym okresie. Panie doktorze. Ja jeszcze bym do tego wszystkiego przede wszystkim dodał, że w gruncie rzeczy to wcale nie są nieznane osoby. To wszystko zależy oczywiście od tego, na ile nasz czytelnik interesuje się tą tematyką, na ile w to wszedł. Natomiast tutaj mamy na przykład Henryka Chmielewskiego, zastępcę Julii Brystygierowej. Człowiek, który współtworzył system ten taki prawno-sądowy aparatu represji, dlatego że on w pewnym momencie został oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i sporo w tym kierunku zrobił. Tutaj mamy na przykład wieloletniego szefa BOR-u,
I myślę, że to jest też pewna, może nietypowa sytuacja, ale mamy zdjęcie pułkownika MSW z papieżem na przykład, dzięki temu w książce opublikowane. Rzecz raczej rzadka, jeżeli, że tak powiem, gdzieś się w ogóle tego o typu... O kim pan mówi? Pułkownik Jan Górecki. On właśnie zabezpieczał między innymi papieskie pielgrzymki, w związku z tym ma zdjęcie z papieżem i też ma zdjęcie sprzed Białego Domu. Więc to jest też, że tak powiem, osoba, która była rzeczywiście poważną figurą. Mamy tutaj również pułkownika Józefa Kratko. On jest może mniej rozpoznawalny, ale jeżeli chodzi o tamte czasy, to był jeden z bardziej charakterystycznych funkcjonariuszy Centrali Bezpieki, który przyłożył rękę do represji wobec środowisk robotniczych i chłopskich, dlatego że on kierował departamentem tak zwanym ekonomicznym, który zajmował się tak zwanym zabezpieczaniem przemysłu i rolnictwa. To oznaczało, że kiedy na przykład w jakimś zakładzie przemysłowym, w kopalni następowała jakaś awaria czy coś, to oprócz ludzi z samego zakładu wkraczali też do działania ludzie z UB, którzy analizowali daną sprawę pod kątem tego, czy na przykład tam nie miał miejsca sabotaż, czy nie wydarzyło się coś takiego, co jest tak naprawdę jakimś tłem, czy jest jakieś tło polityczne tych wydarzeń. Bardzo mocno również inwigilowano tych ludzi, jeżeli chodzi o ich pochodzenie, dlatego że śledzono tam na przykład, tam są jakieś osoby, które były w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, ludzie z przeszłością akowską. To właśnie ta jednostka, można powiedzieć, że była niesamowicie represyjna wobec zwykłych ludzi. O niej się nieraz zapomina, a skala jej działania była rzeczywiście bardzo szeroka. Trudno jest sobie to dzisiaj wyobrazić, no ale przy właściwie... prawie wszystkich, przy głównych zakładach to przy wszystkich, ale przy tych mniejszych też były tak zwane referaty ochrony, czyli takie małe komórki UB, które po prostu miały się przyglądać sytuacji w zakładzie i ci ludzie, którzy tam byli, czuli się nieraz wszechmocni, jeżeli chodzi o to, co się tam działo. Także na przykład Józef Kratko, zresztą obecny na okładce, jest taką postacią. Dalej mamy pułkownika Teodora Dudę, człowiek, który właściwie też uosabia to, czym było UB na szczeblu województwa. Oficer, który i był w więziennictwie i w tym aparacie takim techniczno-pomocniczym, ale potem też kierował UB w Łodzi, w Rzeszowie. Oficer też, że tak powiem, niezwykle, jak to się mówi, zasłużony dla utrwalania władzy ludowej. I tego typu osób tutaj mamy moim zdaniem całkiem sporo. Natomiast jeżeli byśmy wrócili do samego pytania, to powstaje zasadnicza kwestia, to znaczy ile osób z kierownictwa UB tak naprawdę ma rozpoznawalność we współczesnej Polsce? Myślę, że tak. Myślę, że to są te, których sprawy wracały, nie wiem, w latach 90. bądź były komentowane. Moim zdaniem ta liczba nie będzie duża, dlatego będzie, że tak naprawdę będziemy mówili o Stanisławie Radkiewiczu, o Julii Brystygier, o Różańskim. Może jakieś osoby słyszały o niektórych innych funkcjonariuszach, jak na przykład Romanie Romkowskim wspomnianym, ale niekiedy to Humor, jest tak, że to już dotyczy właśnie osób, które gdzieś się w tej sferze publicznej pojawiały. W przypadku Julii Brystygier to można powiedzieć, że nawet w popkulturze. Natomiast ten aparat to są naprawdę setki ludzi i sam fakt, że siatka haseł Leksykonu Bezpieki obejmuje 830 nazwisk, to pokazuje, o jakiej tutaj skali mówimy. W związku z czym mamy naprawdę ludzi, którzy byli w resorcie przez chwilę, czasami nawet na stanowisku dyrektorskim, ale tak naprawdę, nie wiem, przez rok czy dwa, a resztę swojego życia spędzili gdzieś indziej w innych instytucjach, a z drugiej strony mamy osoby, które w resorcie można powiedzieć, że całe życie swoje oddały. Na przykład w jednym z przyszłych tomów znajdzie się biogram pułkownika Mikołaja Krupskiego. To jest oficer, który służył w resorcie od 1944 roku do 1990. Był w tylu jednostkach, że to nawet trudno wymienić. Od na przykład szefowania Urzędowi Bezpieczeństwa w Białymstoku do bycia wicedyrektorem wywiadu i kontrwywiadu, zależnie od momentu. I przez wiele lat szef głównego inspektoratu MSW, czyli takiego rodzaju, powiedzmy, najwyższej izby kontroli w ramach MSW. Oficer niesamowicie, że tak powiem, z mocną pozycją także u Sowietów. I te osoby się tu będą po prostu pojawiały i myślę, że my tych niektórych ludzi wyciągniemy z cienia, dlatego że czasem te nazwiska się pojawiały gdzieś, ale no nie było takiej sytuacji, żeby na przykład ich nazwiska
pojawiły się w polskim słowniku biograficznym, czy nawet wydawanym w przeszłości słowniku biograficznym działaczy ruchu robotniczego, czyli takim słowniku działaczy partyjnych. No, niektóre z tych osób rzeczywiście tam są, ale bardzo wielu istotnych ludzi tam nie ma i między innymi czasem nie ma dlatego, że właśnie ważną rolę w UB pełnili i nie bardzo można było o nich pisać. Jeszcze jedną kwestię, nim przejdziemy dalej do analizy tego tomu, muszę poruszyć, bo to jest sprawa, która raz po raz wraca i raz po raz budzi żywe emocje. Już o to Państwa pytałem, ale muszę jeszcze raz o to zapytać, ponieważ ostatnio miałem kilka rozmów właśnie tutaj w przystanku Historia z historykami Instytutu Pamięci Narodowej, którzy nie tylko zajmują się historią aparatu bezpieczeństwa, ale także historią polityczną, konkretnie z doktorem habilitowanym Mirosławem Szumiło i z doktorem Robertem Spałkiem na temat tej owej reprezentatywności bądź nadreprezentatywności osób pochodzenia żydowskiego. Czy to rzeczywiście w tych biografiach, które Państwo badacie, które udostępniacie opinii publicznej, czy to się potwierdza, powtarza, czy się nie powtarza? Jakie były główne kryteria i na ile to pochodzenie żydowskie, białoruskie, ukraińskie miało znaczenie w przyjmowaniu do resortu na kierownicze stanowiska? Pani Magdo. Już kilka razy również na poprzedniej promocji mówiliśmy na ten temat. Chociażby pod filmikiem i moją rozmową akurat tak się złożyło z doktorem Robertem Spałkiem na temat Jakuba Bermana. Mało tego, też w komentarzach pod filmikiem sprzed roku, gdzie często pojawiają się takie zarzuty także wobec Państwa, że próbujecie jakoś wygładzać tą rzeczywistość, a to przecież tak nie było. No po prostu sprawa, która ciągle budzi bardzo żywe emocje. Myślę, że żywe emocje nie powinny dotyczyć warsztatu pracy historyka. My zupełnie nie patrzymy, opracowując biogramy, przez ten pryzmat i tutaj nie ma, na szczęście, nie można nam zarzucić żadnego kryterium doboru, ponieważ siatka haseł jest siatką osób, które pracowały w pewnym okresie, czyli w latach 44-56 w Centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Co tu dużo mówić, w tym okresie w Centrali Bezpieki pracowało rzeczywiście sporo osób pochodzenia żydowskiego. I jak już wcześniej mówiliśmy, wynikało to z wielu przyczyn, które miały swoją genezę już w okresie przedwojennym. Między innymi wynikało to stąd, że wiele osób pochodzenia żydowskiego było zaangażowane bardzo aktywnie w działalność komunistyczną w okresie przedwojennym. Byli członkami bądź KPP, bądź przybudówek młodzieżowych tej partii i aktywnie działały w ruchu komunistycznym. Większość z nich okres II wojny spędziło na wschodzie, uciekając przed represjami ze strony faszystów. I powracając po wojnie różnymi szlakami, bo część z nich działała aktywnie w partyzantce sowieckiej, również polskiej, część z nich służyło w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim, były członkowie polskiego sztabu partyzanckiego itd., więc oni różnymi ścieżkami, bądź repatriowała się po wojnie do Polski i na zasadzie może też koleżeńskich znajomości, tego, że byli aktywnymi działaczami, więc sprawdzonymi, oddanymi mini partii osobami, w ten sposób trafiały do aparatu i tam z racji tego, z tej swojej przedwojennej, zaangażowania przedwojennego, również bardzo często trafiały na stanowiska kierownicze. I to jest charakterystyczne i właściwe dla tego pierwszego okresu funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa. Później, w miarę upływu lat, ta sytuacja się zmienia i na to również ma wpływ wiele czynników, o których również mówiliśmy i które są jak gdyby namacalne w tych biogramach osób pochodzenia żydowskiego, które są publikowane w leksykonie. Więc myślę, że jak najbardziej obiektywnie staramy się opisywać, czy
autorzy publikujący w leksykonie, osoby, które pracowały w centrali i generalnie to, jakiego pochodzenia były, jakby nie wpływa na to, czy są publikowane w leksykonie, czy nie. To wynika przede wszystkim z czystej listy, tak? My na to nie mamy większego wpływu. Ja z kolei bym dodał, że my nie zajmujemy się publicystyką. Publicystyka rządzi się innymi prawami. Tam czasami następuje hiperbolizacja, posłużenie się takimi bardzo ostrymi skojarzeniami. Natomiast my działamy w obszarze badań naukowych i musimy trzymać się zasad, które są przyjęte, których uczymy się jeszcze na studiach, czyli starać się nie angażować emocjonalnie w badaną problematykę. Oczywiście trudno jest się nie angażować, kiedy się czyta czasami o rzeczach naprawdę przykrych i takich, które rzeczywiście dotyczą jakiejś krzywdy ludzkiej. I z tym mamy do czynienia. Natomiast problemem zasadniczym jest to, na jakich źródłach my pracujemy. Po prostu w aktach nie ma tych detali krwawych na ogół. I można powiedzieć, że to się bierze z bardzo różnych przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że akta osobowe były prowadzone przez dział kadr, który nie miał świadomości częstokroć a propos tego, czym ci ludzie tak naprawdę na co dzień się zajmują. Oni otrzymywali te dokumenty, te opinie służbowe z poszczególnych departamentów, gdzie rzeczywiście czasami w nich można znaleźć tego typu informacje. Natomiast jakby były inne powody, dla których tego typu dokumenty powstawały. I w związku z czym one bardziej dotyczą zachowania danego funkcjonariusza w służbie, efektywności jego pracy, natomiast ze względów konspiracyjnych, na przykład pisanie szczegółowe, jaką siecią agenturalną kieruje, nawet jakie sukcesy miał, to już po prostu było pójście za daleko. Ze względów konspiracyjnych tego nie można było podawać. Z drugiej strony mamy niekiedy sprawozdania tych jednostek. Dla tego wczesnego okresu zachowało się ich sporo, aczkolwiek też nie są kompletne. I tam niekiedy mamy po prostu mowę o tym, że jakaś operacja została zrealizowana przez daną sekcję, dany wydział czy też dany departament. Ale tam nie mamy na przykład napisane zazwyczaj, kto konkretnie był architektem danej operacji. Jaki był przebieg w ogóle całego rozpracowania, który do tego doprowadził, czyli kto podejmował konkretne decyzje i tak dalej. My niekiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie te rzeczy znaleźć, ale to już na poziomie dosyć głębokiej analizy akt operacyjnych, akt poszczególnych spraw, czy też akt śledczych. Natomiast ta część kwerendy i tych badań jest rzeczywiście najtrudniejsza i my niekiedy mamy takie poczucie niedosytu, to znaczy wiemy, że dana osoba była zaangażowana w konkretne represje, ale stoimy przed problemem braku źródeł na ten temat. Czyli to są takie kwestie na przykład dotyczące bicia, tortu? Tak, to jest bardzo dobry przykład, bo to, że bito w UB jest oczywiste, to zarazem nie znaczy, że każdy jeden funkcjonariusz nawet Departamentu Śledczego bił, bo to by oznaczało, że tam po prostu było jak na jakichś zawodach sportowych, że od rana do wieczora wszyscy po prostu się tylko biją i właściwie praca na tym polega, a to tak nie było. Tam jednak wiele działań było prowadzonych w taki sposób, żeby, że tak powiem, przechytrzyć osobę przesłuchiwaną, wydobyć od niej te informacje, natomiast drogi do tego prowadziły różne. Oczywiście niekiedy pozbawianie snu, właśnie jakiegoś rodzaju zastraszania i tak dalej. Natomiast nikt nie będzie zapisywał w dokumentach tego, że kogoś pobił. W związku z czym to, co my niekiedy wiemy dzisiaj, pochodzi z relacji i wspomnień ludzi, którzy po prostu te czasy przeżyli. A można powiedzieć, że jesteśmy w tej złej sytuacji, że ludzie, którzy tak naprawdę najwięcej wówczas stracili, to znaczy stracili życie, to byli ci, którzy mogliby najwięcej powiedzieć o represjach. I mamy po prostu z tym realny problem, dlatego że te dokumenty, które się zachowały, niekiedy dotyczą poszczególnych spraw. I na przykład sprawa tej przemocy w trakcie śledztw, ona bardzo dobrze wychodzi, jeżeli chodzi o działalność Departamentu 10 MBP, czyli tego departamentu, który zajmował się szeregami partyjnymi. Po prostu w PZPR ludziom, dygnitarzom wielu zależało na tym, żeby te sprawy wyjaśnić i znaleźć winny tych, jak to mówiono, błędów i wypaczeń. W związku z czym w okresie października 56 i po nim
prowadzono śledztwa w tej sprawie. Co więcej, wysłuchiwano także ludzi, którzy nie byli ze środowiska komunistycznego, ale doświadczyli jakichś represji, tylko że one były na ogół ukierunkowane na represje wobec komunistów. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby ludzie, którzy przeszli jakieś ciężkie śledztwa w UB, byli po prostu nagle zapraszani z powrotem do resortu, żeby opowiedzieli o tym wszystkim i tak dalej. To nie było też tak, że właśnie w MSW czy w partii zależało tak mocno na tym, żeby nagłośnić pewne rzeczy. Tak naprawdę ta jakby podstawowa, główna sprawa, gdzie oficerowie wysocy rangą UB znaleźli się na ławie oskarżonych, czyli Różański, Fejgni, Romkowski, to oni, że tak powiem, byli tymi, można powiedzieć, kozłami ofiarnymi. Natomiast cała rzesza funkcjonariuszy niższych szczeblem, która niekiedy miała dużo większy wpływ na bezpośrednią przemoc stosowaną na przykład wobec przesłuchiwanych, albo jakieś zbrodnie na przykład wobec oddziałów podziemia niepodległościowego, no to ci ludzie gdzieś znikają w tym tłumie. I my zresztą sylwetki tego typu ludzi tutaj będziemy mieli. To widać na przykład bardzo dobrze po karierach niektórych oficerów śledczych, którzy potem po 56 roku na przykład pracują w Departamencie Techniki i zajmują się choćby podsłuchami. I to pokazuje, że gdzieś zamieciono te sprawy pod dywan. Natomiast my współcześnie po prostu nie mamy takich możliwości. Co więcej, moim zdaniem ta w sumie klęska wymiaru sprawiedliwości po roku 90 związana z rozliczaniem tych spraw wynika właśnie z tego. To znaczy liczba ludzi, którzy przeżyli, byli w stanie coś powiedzieć, mieli na tyle dobrą pamięć do tych spraw, byli w stanie po latach rozpoznać tych sprawców, co w sumie nie jest proste. Nieraz nie widzimy znajomego ileś lat, po czym go nie poznajemy na ulicy. A tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy minęło parę dziesięcioleci i ci ludzie w nowej rzeczywistości nie zawsze wszystko byli w stanie powiedzieć i pokazać. I w gruncie rzeczy śledczy mieli niesamowicie trudną sytuację, choć z drugiej strony był to też czas bardzo mocno niewykorzystany, dlatego że wciąż żyło wiele osób, które w tym aparacie jeszcze służyło. Nie zawsze ci ludzie byli oczywiście chętni rozmawiać, można powiedzieć, że zazwyczaj raczej chętni nie byli. Natomiast tych szans wtedy nie wykorzystano w pełni. I my dzisiaj, po 30 latach praktycznie od okresu przełomu, po prostu dysponujemy tymi dokumentami, które są. Kiedy próbujemy razem z autorami ustalać na przykład, co się stało z danym funkcjonariuszem, to są nieliczne przypadki, naprawdę bardzo nieliczne, kiedy my mamy świadomość, że dany funkcjonariusz żyje. Przykładem jest choćby wspomniany generał Władysław Ciastoń, który zmarł w zeszłym roku. To była jedna z tych sytuacji. I takich funkcjonariuszy wysokiego szczebla, którzy jeszcze żyją, to jest garstka zupełna. Natomiast niekiedy ci ludzie są w takim stanie zdrowia, że tak naprawdę z nimi nie da się rozmawiać, ponieważ oni już po prostu nie pamiętają, jakieś choroby są zaawansowane i tak dalej. A z drugiej strony, czy wobec historyków, czy wobec prokuratorów IPN, oni są zamknięci, oni o tym nie chcą w ogóle rozmawiać, bo obawiają się i o, że tak powiem, siebie i o swoje imię, ale też i o swoje rodziny, na zasadzie takiej, że też te rodziny za to zapłacą, że oni gdzieś coś powiedzieli i potem będą pretensje. Więc tutaj jest szereg tego rodzaju problemów i mam świadomość, że właśnie niekiedy nasi czytelnicy oczekują w pewnym sensie czegoś innego. Natomiast podstawowa sprawa jest taka, że my nie możemy pisać na zasadzie, że nam się coś wydaje. My możemy napisać, że istnieje prawdopodobieństwo, że było tak, a tak, ale my musimy ważyć te słowa właśnie dlatego, żeby nie zakłamać rzeczywistości, tylko dlatego, że nam się coś wydaje słuszne. Bo my się w wielu sytuacjach też stykamy z sytuacją, kiedy my nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić, możemy postawić pewne hipotezy, jesteśmy wobec tego bezsilni. Natomiast, jak mówię, musimy się trzymać warsztatu historyka, krytyki źródeł, wszystkich tych podstaw, których uczyliśmy się na studiach. I jak mówię, tutaj robimy, co możemy, żeby te biogramy były możliwie kompletne. Natomiast no, pozostaje żałować, że tak naprawdę jest tak mało źródeł, tak też mało wspomnień, gdzie jest o tych sprawach mowa w taki konkretny sposób. Bo niekiedy to jest po prostu mowa o tym, że kogoś bito, ale tak naprawdę nawet nie wiadomo, jaka jednostka się danym człowiekiem zajmowała. Czyli krótko mówiąc, trochę te biogramy powstają też na zasadzie takiego śledztwa danego historyka, który nad daną osobą pracuje. Tak, zdecydowanie tak. Czasami to jest taka żmudna praca detektywistyczna. Samo ustalenie podstawowych danych, daty urodzenia, daty śmierci jest już, stanowi pewne wyzwanie, bo choćby biorąc pod uwagę
właśnie były funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego. Wielu z nich w okresie marcowym i pomarcowym wyemigrowało z Polski i zamieszkało w Izraelu, tudzież sporo z nich w Szwecji, Danii i tak dalej. Więc teraz, chcąc ustalić datę ich śmierci, no to jest spora gimnastyka i nawet mamy teraz taką sytuację, że w poprzednim tomie, w poprzednich dwóch opublikowanych tomach podaliśmy informację, że nie znamy miejsca ani daty śmierci kilku osób, a tutaj zaprzyjaźnieni historycy podsuwają nam linki i informacje, że jednak im się udało te dane ustalić. Więc no to też jest pewnego rodzaju punkt wyjścia do kolejnych badań i mam nadzieję, że te luki przy pomocy leksykonu, ale też innych badaczy będziemy mogli je uzupełniać i tym samym ten biogram, ten leksykon stanie się jeszcze bardziej kompletny. Może dlatego właśnie po dziennikarsku mi się dobrze czyta ten leksykon, że widzę ten element takiej pracy dodatkowej historyka, która nie polega tylko na przełożeniu na język taki zrozumiały dla odbiorcy jakiejś biografii, ale rzeczywiście tutaj czuć pewien rodzaj takiej pasji w dochodzeniu do prawdy. I proszę Państwa, jeszcze w tym leksykonie jest jedna bardzo ważna rzecz. Może redaktorzy już tego nie czują, ale ja to czuję, że każdy z tych biogramów jest osobnym artykułem tak naprawdę. To nie jest, tutaj nie ma sztancy. To nie jest tak, że pojawia się, mówię to dla tych Państwa, którzy jeszcze w dłoni nie mieli ani pierwszego tomu, ani tym bardziej drugiego, że wartość ogromna tych książek, tego cyklu polega na tym, że to są tak naprawdę odrębne artykuły o ludziach, o ich życiu, o funkcjonowaniu właśnie w resorcie, funkcjonowaniu poza resortem. To jest ogromny walor tej książki. Mówię tutaj o swoim subiektywnym odczuciu, to chciałbym jeszcze dopowiedzieć. Pani Magdo, pani tak? To chciałabym powiedzieć, że na tym nam bardzo zależy, żeby te biogramy po prostu bardzo dobrze się czytało, żeby one były strawne dla przeciętnego czytelnika, ale również dla nas. To też jest dla nas, w rozumieniu dla nas badaczy. To, co dla mnie jest istotne, jeżeli opracowujemy dany biogram, to oczywiście skupienie się na przebiegu kariery czy pracy w resorcie, ale również ten okres przed i po, a szczególnie informacje dotyczące rodziny. I tutaj te koligacje rodzinne, które widzimy wśród pracowników resortu i ich bliskich, były czasami tak zróżnicowane, czasami bywa tak, że całe rodziny pracowały w resorcie, bracia, siostry, kuzyni. Wiele małżeństw zostało zawieranych wśród pracowników resortu, bo nie oszukujmy się, też takie było oczekiwanie przełożonych, żeby funkcjonariusze spędzali wolny czas, mieli znajomych wśród grona, w swoim zamkniętym gronie. To też widać właśnie analizując tak dużą ilość biogramów, jak później dzieci tych funkcjonariuszy również w wielu przypadkach także trafiały do pracy w resorcie w latach 70., 80., nawet 90. Niektórzy z nich przeszli nawet weryfikacje, pracowali później po przełomie roku 90. Więc to też są dla mnie bardzo interesujące spostrzeżenia jako historyka i myślę, że tak całościowe potraktowanie biogramów tych ludzi, ich losów, pozwala również w wieloraki, bardzo wieloaspektowym wymiarze poznać resort od tej strony działalności, takiej sensu stricte, ale również od kuchni, od tego, jak tam funkcjonowali ludzie, jak pracowali. Również mamy wiele takich przypadków i sytuacji rodzinnych, sporów żon funkcjonariuszy i tak dalej, które dochodziły
rozlewały się tak na urzędy, że musiały interweniować wyższe instancje i, że tak powiem, ten ogień gasić, bo na miejscu, na przykład to dotyczy bodajże WUBP w Łodzi, gdzie żony szefów poszczególnych wydziałów i urzędu tak się pokłóciły, że nawet na miejscu nie można było tego wyprostować i musiała interweniować centrala, żeby tam to wszystko wyprostować. Więc no, to jest naprawdę dla mnie jako historyka interesujące doświadczenie poznania z innej strony życia w resorcie, że tak powiem. To jest też bardzo ciekawy przyczynek dla badań socjologicznych. Pani Magdo, ja widziałem to w teczkach na przykład oficerów z lat już 80., 70., czy w latach 40., 50. też była potrzebna opinia przełożonego, żeby z kimś zawrzeć ślub? Oczywiście cywilny, proszę Państwa, tu nie chodziło o zgodę na ślub kościelny, czy w zborze, czy w synagodze. Tak. Funkcjonariusze musieli, chcąc zawrzeć ślub, związek małżeński, musieli poprosić o pozwolenie swoich przełożonych, przedkładając życiorys pisany przez no, przyszłą żonę bądź małżonka, jego całe dosie, ankiety i tak dalej. I na tej podstawie udzielano bądź nie stosownego zezwolenia, chociaż tutaj były przypadki, że presja ze strony rodziny, ze strony teściowych czasami była tak duża, że zdarzało się, iż funkcjonariusze również zawierali pokryjomu, oczywiście w tajemnicy, śruby kościelne, i to czasami później też było przedmiotem dociekań ich przełożonych. Dlaczego i dlaczego tak się stało? Proszę Państwa, w debacie takiej powszechnej pojawia się też taka opinia, tak się mówi, mówiąc krótko i wprost, że te służby cywilne, wojskowe w okresie jeszcze trwania II wojny światowej, zwłaszcza po jej zakończeniu, były budowane według wzoru sowieckiego. Co to oznacza, że te służby inaczej, czy w jakiś sposób, jeżeli tak, to w jaki, odbija się to na biografiach tych osób, które Państwo opisywaliście? To jest zagadnienie wielowątkowe. Przede wszystkim dlatego, że instalacja całego tego aparatu bezpieczeństwa była bezpośrednio związana z zajmowaniem terenu dzisiejszej Polski przez Armię Czerwoną, z ofensywą sowiecką, z tym, że kiedy na przykład ofensywa ta ze stycznia 1945 roku się rozpoczynała, to w Lublinie, w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zorganizowano kilka grup operacyjnych, które ruszyły w Polskę, żeby budować właśnie już na tyłach, znaczy nie na tyłach frontu, ale generalnie za frontem, te zręby struktur UB. Kluczową rolę w tym wczesnym okresie odgrywali doradcy sowieccy. Byli to oficerowie oddelegowani specjalnie z NKWD, ze Smiersza, generalnie z sowieckich służb, którzy byli takimi opiekunami i nadzorcami oficerów, czy funkcjonariuszy, którzy pracowali w tym całym aparacie UB. W pierwszych latach po wojnie doradcy funkcjonowali w zasadzie w każdym urzędzie powiatowym, wojewódzkim, w centrali ministerstwa. Wszystkie główne departamenty miały swoich tego rodzaju opiekunów. W niektórych przypadkach było ich nawet kilku. Oficerowie ci w naszych dokumentach niekiedy występują tylko pod nazwiskiem, to znaczy gdzieś tam się pojawia nazwisko jakieś takie brzmiące wschodnio, to można częstokroć założyć, że to jest właśnie doradca. Ale jest to rzadkie, dlatego że raczej założenie było takie, że milczymy na temat ich udziału w pewnych sprawach. To niekiedy i tak się nie udawało, dlatego że ponieważ oni byli jednak wszechobecni, to w tych dokumentach od czasu do czasu gdzieś nam wystąpią. Niekiedy mamy po prostu inicjały, które wskazują, jakby wiedza nasza pozaźródłowa wskazuje nam, że to jest właśnie, tu chodzi o doradcę i że jakieś działania są realizowane przy jego wsparciu. Też są wspomnienia i relacje, gdzie oni się pojawiają.
niekiedy jeszcze spisywane w samym resorcie, ale na przykład już w latach 80., kiedy troszeczkę więcej można było na ten temat mówić. Sam styl działania był typowo sowiecki i to nie wyłącznie w aspekcie samego modelu prowadzenia pracy operacyjnej, czego takim najbardziej szczególnym wyrazem są te słynne gry operacyjne, czyli bardzo złożone rozpracowania skierowane przeciwko poszczególnym grupom czy też środowiskom, ale nawet ta siatka terminologiczna, pewien model w ogóle prowadzenia spraw, to jest po prostu bezpośrednie przeniesienie tego modelu. I to czasami do tego stopnia, że te rusycyzmy pojawiają się w miejscach, gdzie bez problemu możemy znaleźć polskie synonimy, ale po prostu od samego początku funkcjonariusze się do tego przyzwyczaili. I w związku z tym niektóre słowa z żargonu resortowego, nawet tego wykorzystywanego w latach 80., mają tą głęboką genezę w latach 40. i w modelu sowieckim. Publikacja Leksykon Bezpieki pokazuje też tą kategorię funkcjonariuszy UB, która była szczególnie ciekawa, czyli po prostu sowieccy oficerowie, albo na przykład oficerowie Armii Czerwonej, ale polskiego pochodzenia, którzy zostali oddelegowani do służby w UB. Ich życiorysy są niekiedy, że tak powiem, nie w pełni dla nas czytelne, dlatego że ze względów konspiracyjnych ich ta działalność z okresu przedwojennego nie jest jakoś szczególnie mocno opisywana. Niekiedy na ich temat możemy się dowiedzieć tylko a propos tego, jakie funkcje kolejno pełnili, ale to jest wszystko pozbawione tego tak zwanego mięsa, tego opisu po prostu, co to konkretnie znaczyło. I niestety to czasem jest tak, że jak się czyta te życiorysy oficerów sowieckich, to one się wydają takie właśnie pozbawione ducha, pozbawione właśnie tego elementu. Natomiast no to po prostu wynika z tego, że ich główne akta osobowe prowadził ktoś inny, w związku z czym to, co my tutaj mamy, to są dokumenty w pewnym sensie pomocnicze. Natomiast istnieją pewne przypadki i jak się okazuje wcale nierzadkie, kiedy ci oficerowie, wywodząc się właśnie prosto z Armii Czerwonej, niekiedy w ogóle żyjący tam gdzieś daleko na wschodzie, ale którzy mieli jakieś polskie korzenie, oni proszą o to na przykład w latach 40. czy później, żeby w Polsce pozostać. Ze względu na to, że na przykład, nie wiem, wzięli tutaj ślub, bardziej się emocjonalnie związani czują z Polską i tak dalej. I co więcej, niektórzy z nich te zgody dostawali i żyli tutaj później. To się niekiedy wiązało z tym, że na przykład spolszczali swoje nazwiska. W jednym z kolejnych tomów będzie na przykład taki oficer, który się nazywał Stanisław Klarow. No to on po prostu w Polsce był jako Klaro. Uprościł sobie to nazwisko, żeby też nie brzmiało tak wschodnio. I to nie jest zupełnie przypadek odosobniony. Możemy takich historii podać więcej. Natomiast no ich te dokumenty pierwotne w aktach osobowych, to jest wszystko pisane cyrylicą, w związku z czym też autorzy, którzy pracują nad tymi biogramami, to mają dodatkowy wysiłek, że tak powiem, przed sobą. Z drugiej strony, podczas pracy nad tomem drugim i kolejnymi, udało nam się troszeczkę, że tak powiem, spenetrować rosyjski internet i okazuje się, i białoruski, i okazuje się, że bardzo mocno rozwinęły się tam takie strony, czy wręcz portale, które służą pokazaniu tych tak zwanych bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej albo walk partyzanckich właśnie na przykład na Białorusi. Jest taka strona Pamięć Narodu, gdzie możemy znaleźć informacje o żołnierzach Armii Czerwonej, w tym także szeregowych. I okazuje się, że możemy tam znaleźć właśnie ludzi z kierownictwa UB, ale też i na przykład doradców sowieckich niektórych. Na tej stronie, trudno nam powiedzieć, bo to nie zawsze jest dla nas czytelne, ale prawdopodobnie na podstawie źródeł dawnych sowieckich przechowywanych w archiwach, teczek osobowych z wojska i tak dalej, mamy przebiegi służby, mamy takie ciekawe mapy, które pokazują dyslokacje jednostek, w których służyli, czyli możemy zobaczyć po prostu jaki szlak bojowy, kto dana osoba przeszła. Pojawiają się czasem zdjęcia, pojawiają się czasem dokumenty. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo ciekawa rzecz, bo po prostu nagle się okazuje, że o tych osobach, do których tak naprawdę, jeżeli chodzi o
źródła mamy tylko jakieś skromniutkie teczki akt osobowych, tam znajdujemy dodatkowe informacje. Nie zawsze oczywiście to jest nie wiadomo ile tych informacji. One są niekiedy dosyć lakoniczne, ale to się przydaje dla weryfikacji tego, co mamy w teczkach. Nagle się okazuje, że mamy informacje o odznaczeniach tych oficerów. I co jest być może najważniejsze, niekiedy wiemy, do którego roku oni w ogóle jeszcze byli w służbie w ramach służb sowieckich. To jest rzecz, która w przeszłości była praktycznie nieosiągalna. To znaczy, jeżeli mieliśmy jakiegoś, powiedzmy jak badacze, historycy w latach 90. trafiali na takie nazwisko, no to jak taki człowiek wyjechał z Polski, to kamień w wodę, nie ma człowieka. Natomiast teraz się okazuje, że niekiedy jesteśmy w stanie coś o nich więcej powiedzieć. No i trzeba powiedzieć, że te inicjatywy właśnie Rosji czy też Białorusi, bo akurat z tym się przede wszystkim spotykaliśmy, musimy powiedzieć, że z naszego punktu widzenia są bardzo korzystne i sami byliśmy zaskoczeni tym, że tego typu informacje można znaleźć. Ale jak się okazuje, można znaleźć i myślę, że one są też ciekawym ubogaceniem tej bazy źródłowej, jaką dysponujemy, bo wiadomo, prowadzenie kwerend w Federacji Rosyjskiej dzisiaj, zwłaszcza można powiedzieć nawet teraz, jest wysoce utrudnione, natomiast to jest zawsze jakaś namiastka i zawsze coś więcej. Pan jest na rada.ru dla tych Państwa, którzy chcą ten rodzaj wiedzy swojej poszerzyć i w ogóle zerknąć, jak to robią Rosjanie i Białorusi. Trzeba powiedzieć, że to jest bardzo państwotwórcza działalność, to znaczy ten cały mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, to, że na Dzień Pobiedy, czyli ten Dzień Zwycięstwa, rodziny wychodzą ze zdjęciami tych swoich przodków i tak dalej, to jest niezwykle mądre ze strony władz Federacji Rosyjskiej i trzeba powiedzieć, że tak powiem, to jest godne czasem naśladowania, można by powiedzieć, w tym sensie, że byłoby świetnie, kiedy na przykład coś podobnego by kiedyś powstało o żołnierzach polskich sił zbrojnych na Zachodzie, na przykład o armii Andersa, gdzie moglibyśmy rzeczywiście zobaczyć po prostu sylwetki tych ludzi, bo my sobie czasem nawet nie zdajemy sprawy z tego, ile osób wśród naszych znajomych ma przodków, którzy właśnie mają za sobą tego typu historie. Na przykład, nie wiem, służyli w Royal Air Force, czy gdzieś właśnie w takich miejscach, a to są też niezwykle ciekawe historie, aczkolwiek to jest oczywiście zupełnie inny świat niż ten, który wiąże się z naszą publikacją. Ja podczas zajęć w katedrze służb specjalnych Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie, kiedy był kurs dotyczący aparatu represji perelowskiej prowadzony przez profesora Sławomira Cęckiewicza, w tej chwili doradcę do spraw naukowych prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana doktora Karola Nawrockiego, zaczynaliśmy ten kurs od historii kujbyszewiaków i oficerów, którzy szkolili się w Riazaniu. Skoro pan doktor jest przy głosie, przypomnijmy, kim byli kujbyszewiacy i absolwenci szkoły w Riazaniu i ilu ich znajdziemy też w kolejnych dotychczasowych i kolejnych tomach Leksykonu Bezpieki. Kujbyszewiacy to była taka grupa funkcjonariuszy, która tworzyła aparat bezpieczeństwa, natomiast z reguły na tym troszeczkę niższym szczeblu. To byli ludzie, których wychwycono gdzieś, wyciągnięto na przykład z Armii Berlinga, ze struktur Związku Patriotów Polskich, z Armii Czerwonej, którzy byli polskiego pochodzenia albo na przykład byli to ci właśnie Rosjanie gdzieś z tymi polskimi korzeniami i kierowano ich na przeszkolenie do tak zwanej szkoły specjalnej. Kierował nią pułkownik Nikołaj Dragunow. To też nas cieszy, że udało się jego imię ustalić, bo przez całe lata to był pułkownik Dragunow tylko w publikacjach. Natomiast udało się trafić kiedyś dokument, gdzie było imię. I to jest wbrew pozorom spore odkrycie, które gdzieś tutaj po drodze się udało. W każdym razie ta szkoła służyła przygotowaniu tych pierwszych kadr i do pracy operacyjnej, i do pracy śledczej. To bardzo często byli młodzi ludzie, którzy nie zawsze zrobili karierę w resorcie. My mamy z nimi pewien problem, to znaczy my w sumie nie wiemy, ilu ich było, dlatego że dokumentacja na temat tych kursów spoczywa w archiwach Federacji Rosyjskiej, a nie w archiwach, nazwijmy to naszych, tych, które są w Polsce w archiwum IPN. My o tym, że ktoś jest kujbyszewiakiem, na ogół dowiadujemy się dzięki temu, że po prostu w aktach osobowych funkcjonariusza mamy na przykład dyplom z tego kursu. My czasami te dyplomy staraliśmy się publikować i pewnie jeszcze nieraz opublikujemy. Tam są oczywiście wzmianki o tym, że oni takie szkolenie przeszli. Natomiast tam były dwa kursy. Pierwszy to był właśnie ten w 1944 roku wiosną, który w momencie, kiedy się skończył, oni zostali wsadzeni chyba w samolot albo w pociąg i przywiezieni najpierw do Chełma, a potem do Lublina, a potem oczywiście rozdzieleni, powyjeżdżali w różne zakątki Polski. Niektórzy z nich zrobili kariery, większość, jak się wydaje, nie.
Natomiast wynikało to z tego, że ich dobór czasem był, znaczy starano się oczywiście dobrać jak najbardziej precyzyjnie, natomiast nie zawsze to wypaliło. Jedna z czołowych z kolei figur, jeżeli chodzi o UB w tym wczesnym okresie, Leon Andrzejewski, wówczas Leon Eisen, no to była jedna z czołowych osób. Czekam właśnie na biogram, bo to jest fantastyczna historia, przede wszystkim Piątej Komendy Wino. On był takim opiekunem właśnie dla tych kursantów z Kujbyszewa. Natomiast potem jeszcze na początku 1945 roku był tam drugi kurs, o nim się troszeczkę mniej nieraz słyszy, ale też była pewna grupa funkcjonariuszy, która potem właśnie po tym szkoleniu trafiła do struktur. W każdym razie, jeżeli chodzi o naszą publikację, to my nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić po prostu tego, ilu z nich przeszło przez takie kursy. Natomiast można powiedzieć, że sprawa w ogóle kursów jest czymś szerszym, dlatego że w czasie wojny i to jeszcze w ogóle 41 na przykład rok, 42 były kursy dla tych dywersantów, którzy mieli być przerzuceni za linię frontu. I część z takich bardzo ciekawych oficerów, na przykład Julian Konar, Józef Czaplicki, przeszła tego typu kursy i oni już na etapie tworzenia struktur UB, można powiedzieć, że w pewnym zakresie byli ekspertami od tego typu spraw. I ta pozycja w resorcie wynikała po prostu z tego, że właśnie byli po szkoleniach, sprawdzili się w boju gdzieś za linią frontu. W pierwszym tomie był taką postacią na przykład pułkownik Stefan Antosiewicz, szef kontrwywiadu, który działał na terenach naszych kresów. I takich historii można znaleźć całkiem sporo. W tym akurat tomie jest hasło, które współtworzyłem, dotyczące pułkownika Anatola Jaglińskiego. On nie jest osobą szerzej rozpoznawalną, ponieważ on nie zajmował się pracą operacyjną, ale to był twórca całego aparatu łączności w resorcie. Oficer, który także w okresie stalinowskim uczestniczył w budowaniu systemu zagłuszania Radia Wolna Europa. Natomiast to był człowiek, który przeszedł takie szkolenie i w trakcie ofensywy sowieckiej w roku 1945 on został zrzucony za linię frontu i w Borach Tucholskich podłączył się do oddziałów akowskich, gdzie pełnił rolę tego, który właśnie łączy się radiostacją ze wschodem i przekazuje różne informacje. I no to jego w ogóle przygotowanie na przykład do tego, że w ogóle został do takiej misji wytypowany, wynikało z tego, że on jeszcze przed wojną był jedną z takich powiedzmy bardziej aktywnych osób w środowisku krótkofalarskim, czyli tych miłośników łączności radiowej, którzy budowali radiostacje, łączyli się z innymi krajami i tak dalej. Co więcej, ten oficer później był w ogóle prezesem organizacji takiej ogólnopolskiej, która się właśnie tym zajmowała. To jest osoba, która w tym środowisku do dzisiaj budzi pewne kontrowersje ze względu na to, że z jednej strony położył olbrzymie zasługi dla środowiska krótkofalarskiego, a z drugiej strony no, to jego wiedza o nim, że tak powiem, wynikająca z dokumentów, jakimi dysponujemy, to jest taka, że to po prostu był pułkownik SB. Jego historia jest też o tyle ciekawa na przykład, że osoby, z którymi się zetknął w roku 45, w momencie, kiedy Sowieci weszli na teren Kujaw i Pomorza, zostali zaproszeni najpierw na takie spotkanie, nazwijmy to zapoznawczo-towarzyskie, po czym następnego dnia Smiersz ich wszystkich wyłapał, wywiózł do obozu w Działdowie, po czym zesłał na wschód. Jegliński oczywiście uszedł z tego, natomiast jeden z ludzi z wywiadu AK, z którym się spotykał Leszek Biały, został aresztowany przez bydgoskie UB i wszystko wskazuje na to, że został zamęczony w śledztwie. I na przykład kwestią kontrowersyjną i w sumie do dzisiaj niewyjaśnioną jest to, czy Jegliński się do tego przyczynił, czy nie. Być może wcale się nie przyczynił, bo istnieją takie relacje i to osób ze środowisk niepodległościowych, którzy twierdzą, że on się wręcz o niego pytał i próbował się dowiedzieć, co się z nim stało, ale my nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj rozstrzygnąć. Natomiast to pokazuje, jakie te życiorysy potrafią być niesamowicie pokomplikowane i zarazem to jest jeden z większych biogramów w tym tomie, ale właśnie ta publikacja była okazją do podjęcia próby rozwikłania zagadek związanych z jego życiorysem, tym bardziej, że to jest nawet człowiek, który w latach 60. został skazany na wyrok więzienia ze względu na
korupcję, dlatego że dał się skorumpować pracownikom szwedzkiej firmy handlującej takim sprzętem, którym w oparciu o który pracował resort łączności. W związku z czym to jest szereg różnych tego typu historii, ale gdzieś to wszystko, że tak powiem, ten początek tak naprawdę i ta geneza tego, że ów człowiek znalazł się w aparacie bezpieczeństwa, wiąże się właśnie z tym kursem, który przeszedł gdzieś tam na wschodzie takim dywersyjnym, gdzie on właśnie, te jego umiejętności związane z radiołącznością były wykorzystane, a ponieważ on się też w tych środowiskach kombatanckich znajdował, jakieś kontakty tam miał, on się też z pewnych rzeczy próbował tłumaczyć, ale na przykład on opowiada o takich historiach, które są niekiedy nieuchwytne w oparciu o dokumenty, które my mamy, czyli jak wyglądało przygotowanie do takiego zrzutu. A on na przykład mówi o tym, że w ramach budowania sobie legendy, bo on miał wylądować w Bydgoszczy, w takim mieście, gdzie spędził kawałek swojego życia przed wojną. I on tam miał się pojawić jako taka osoba, która się przedostała z innej części Polski, niejako wróciła na swoje dawne tereny. I chodziło o to, żeby on mógł opowiedzieć, jak było w tym miejscu, gdzie wcześniej żył. W związku z czym Sowieci umożliwili mu rozmowy z jeńcami niemieckimi, żeby się zorientować w pewnych sprawach, dowiedzieć i tak dalej. To jest bardzo ciekawy wątek, ale tak naprawdę nieuchwytny w dokumentach, to w relacjach się może pojawić. No i szczęście, że akurat czasami się tego typu rzeczy znajduje. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś kiedyś pozbiera te różne rozproszone relacje, spróbuje w ogóle podsumować te różnego rodzaju kursy, które były na wschodzie właśnie i te partyjne, przecież Grupa Inicjatywna PPR i tak dalej, no to też są oczywiście kursy. Kiedy ktoś by zebrał te wszystkie informacje w jedno miejsce, to mogłyby wyjść fascynujące rzeczy, a zarazem też pokazujące czasem taką łączność, że tak powiem, długofalową, to znaczy niekiedy osoby, które szkoliły na tych kursach, potem na przykład były doradcami przy aparacie bezpieczeństwa, ci ludzie się niekiedy po prostu znali. I na przykład było tak, że nawet czasami doradcy ściągali znanych sobie funkcjonariuszy po prostu dlatego, że już się z nimi, że tak powiem, kiedyś tam zakolegowali, mogli na nich polegać i tak dalej. To są te takie nitki, które są właściwie bardzo trudno uchwytne. Jeżeli nam czy naszym autorom się udaje to gdzieś ustalić, to jest rzecz bardzo fajna. Aczkolwiek właśnie tu jest ten element niedopowiedzenia. My niekiedy coś czujemy, ale nie możemy tego tak bezpośrednio złapać za rękę. Teraz Państwo macie kolejny dowód. Jak to jest ciekawa publikacja, jak wielowymiarowa, jak nieschematyczna, niestereotypowa. Pani Magdo, ja jeszcze mam do Pani takie pytanie, ponieważ od jakiegoś czasu znowu akurat u mnie powróciła taka fascynacja tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, instalacją właśnie władzy ludowej na tych terenach. Nie ukrywam, że takim momentem, który mnie trochę wywołał do myślenia znowu o tym, po pierwsze to jest część historii rodzinnej ze strony dziadków mojej mamy, którzy wędrowali po wszystkich tych terenach, mało tego, jeszcze moja najstarsza siostra się w Olsztynie urodziła, ale moja mama studiowała w Szczecinie. W ogóle ta historia Szczecina z okresu takiego powojennego, to jest w ogóle historia jak opowieść o Dzikim Zachodzie. Też rozumiem, że pewien rodzaj opowieści z Polski centralnej czy wschodniej kompletnie może być niekupiony, jeśli tak można powiedzieć, w języku takim młodzieżowym na ziemiach zachodnich, na przykład dotyczących partyzantki antykomunistycznej, bo jej tam z różnych powodów nie było. Ale właśnie, jak odtwarza się na przykład, Pani Magdo, biogramy funkcjonariuszy, którzy tam instalowali, jak to się pięknie mówiło, w historiografii PRL-owskiej, władzę ludową na tych terenach? Akurat tak się złożyło, że w drugim tomie leksykonu jest opublikowany biogram autorstwa Pawła Sztamy dotyczący Jerzego Kilanowicza. Jerzy Kilanowicz jest ciekawą postacią nie tylko ze względu na to, że jego brat był bardzo znaną postacią, między innymi wiceministrem bezpieczeństwa publicznego, a mowa tutaj o Grzegorzu Korczyńskim. Jeżeli chodzi o moją osobę i o to, że badałam początki aparatu bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim, no to ta postać jest godna uwagi przede wszystkim ze względu na to, że to jest pierwszy szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na Pomorze Zachodnim. No i
Wcześniej pytał Pan o tych tak zwanych kujby szywiaków, osoby, które zaczynały pracę w resorcie bezpieczeństwa publicznego. I ja, starając się odtworzyć proces instalowania na Pomorzu Zachodnim struktur aparatu bezpieczeństwa, gdy przesiedziłam całą drogę grupy operacyjnej, bo musimy powiedzieć, że w miarę jak front przesuwał się na zachód, zarówno administracja państwowa, jak również poszczególne gałęzie gospodarki, ale również aparatu bezpieczeństwa i milicji działały na zasadzie tak zwanych grup operacyjnych, które były wysyłane w teren i tam miały za zadanie zainstalować czy też zorganizować swoją działalność, działalność swoich podmiotów, które ja tam wysyłały. I kiedy w styczniu ruszyła ofensywa, stopniowo uwalniano czy zajmowano obszary na zachód od Wisły i kiedy Armia Czerwona dotarła już na tereny Pomorza Zachodniego, zapadła w resorcie decyzja o wysłaniu na zachód grup operacyjnych. I co ciekawe, te decyzje były podejmowane ad hoc, to znaczy ta sytuacja na froncie była tak dynamiczna, że w resorcie nie zdążono się jak gdyby przygotować wcześniej, a nawet mówiąc wprost, nie było takich możliwości, zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, jak i o ludzi, którzy mieliby być wysłani na zachód. I jeżeli na przykład jeszcze 3 miesiące wcześniej, w styczniu, grupy operacyjne, Urzędu Bezpieczeństwa, które były wysyłane między innymi do Kielc, do Krakowa, do Łodzi, liczyły ponad 100 osób, 100 funkcjonariuszy, to do Szczecina, proszę sobie wyobrazić, że w marcu 1945 roku wysłano 22 osoby na czele z kapitanem, jedynie kapitanem, Jerzym Kilanowiczem. W tym czasie jego brat, który był już bodajże pułkownikiem, został wysłany jako szef grupy operacyjnej do Gdańska i podobnej liczby grupy operacyjne, w podobnej liczbie były wysyłane również, zostały wysłane i na Śląski, i na Dolny Śląsk, i na Górny Śląsk. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że 22 funkcjonariuszy, według moich badań, część z nich to byli przyjaciele, znajomi, członkowie rodziny Jerzego Kilanowicza, kuzyn brata, szwagier i tak dalej. Było tam co prawda kilku kujbyszowiaków, kilku funkcjonariuszy przysłanych mu z WUBP z Łodzi. To była taka kadrówka dla tych grup operacyjnych. Najwięcej funkcjonariuszy przysyłano właśnie z Łodzi. Oni wyruszyli do Piły, gdzie mieli właśnie zainstalować pierwszy urząd, ponieważ Pomorze Zachodnie nie było jeszcze opanowane przez Armię Czerwoną, więc pierwsza siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, jak również całej administracji na Pomorze Zachodnim mieściła się właśnie w Pile. No i mamy 22 funkcjonariuszy na tak wielki obszar, co dowodzi tylko temu, że to była ich obecność tam była obecnością symboliczną. Tak naprawdę całą władzę na tym obszarze dzierżyła Armia Czerwona, jednostki frontowe na początku, które już przeszły, poszły na Berlin, a później już niestety hegemonia Smierszu, oddziałów NKWD, prowadzono tam czystki, demontaż urządzeń, fabryk, różnego rodzaju sprzętów, linii komunikacyjnych, torów itd., itd. Więc w liczbie 22 funkcjonariuszy rozsyłano poszczególnych funkcjonariuszy po 2, po 3 do poszczególnych powiatów, gdzie mieli właśnie organizować czy instalować powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego i tak właśnie w takich skromnych, że tak powiem, okolicznościach instalowano aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim. Wysyłano tych ludzi nieprzeszkolonych tak naprawdę, bez sprzętu, bez aprowizacji, wszystko zdobywali tam na miejscu, więc proszę sobie wyobrazić, jakie nadużycia to za sobą ciągnęło, jak wykorzystywali swoją pozycję do tego, żeby
grabić tamtejszą ludność, bo powiedzmy szczerze, że tam sobie szczerze, tam pozostała ludność jeszcze oprócz tej napływowej, która cały czas z Polski centralnej tam stopniowo się osiedlała, to tam jednak ciągle tutaj u nas mieszkało duża mniejszość niemiecka. I tak naprawdę ten proces tworzenia aparatu bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim trwał przez rok do stycznia 1946 roku, kiedy z Koszalina, gdzie była tymczasowa siedziba urzędu, został przeniesiony do Szczecina i w miarę normalna praca operacyjna, zabezpieczająca mogła mieć miejsce. Do tego czasu śmiem powiedzieć, że to była taka trochę prowizor. Ja jeszcze może dodam pewną ciekawostkę. Przecież tam był jeszcze dodatkowo problem granicy zachodniej, która nie wiadomo jak będzie przebiegała. I pewną ciekawostką jest to, że instalowano także, nie wiem, tak naprawdę nie znam dokładnych detali, ale zakładano UB we Frankfurcie nad Odrą. Bo to też był taki moment, kiedy wydawało się, że może trzeba. Natomiast tam też był oczywiście zasadniczy... Frankfurt był, przepraszam, że ci przerwę, jednym miastem. Więc może stąd to wynikało, że jednak to jeszcze wówczas było jedno miasto. Następnie po tym, jak przeprowadzono linię graniczną, zostało podzielone na Frankfurt i Słubice. A poza tym właśnie też na tym terenie stacjonowały całe komendantury, no choćby weźmy Świnoujście na przykład. Jakby ze względów strategicznych tam Sowieci bardzo mocno siedzieli. Sama kwestia przejęcia kontroli przez, że tak powiem, władzę ludową nad portem w Szczecinie, to jest w ogóle też odrębne zagadnienie, bo to też nie nastąpiło wszystko od razu. Także tych problemów, które tam były, to była cała masa. A jednocześnie warto sobie zdawać sprawę z tego, że Szczecin był takim miejscem, przez które się uciekało z terenu Polski. Dlatego, że tam po prostu było jak się przedostać przez Odrę, a potem był lądowy odcinek, który jak się pokonało i przebyło ten teren wschodnich Niemiec, czyli późniejszego NRD, można było się znaleźć w Berlinie, gdzie oczywiście muru berlińskiego wtedy nie było i to była jednak podstawowa droga na zachód. Ale zarazem droga na wschód, bo właśnie przez Szczecin przerzucano bardzo często różnego rodzaju szpiegów. Także są to takie specyfika lokalna, ale właśnie charakterystyczna, że dla na przykład kontrwywiadu właśnie Pomorze Zachodnie i ten rejon Szczecina, ale na przykład też Zgorzelec, tam gdzie można było czasem przejść rzekę wbród i w momencie, kiedy granice były pozamykane, to była taka droga ucieczki dla wielu ludzi. Oczywiście działali też przemytnicy, ale w tym wszystkim właśnie gdzieś się mieszczą też funkcjonariusze, którzy wykorzystywali to do swoich celów. To taka ciekawostka dotycząca już okresu dużo późniejszego, czyli przełomu lat 80. i 90., to kilku, no w zasadzie takich królów złodziei samochodowych polskich pochodziła właśnie z terenów zachodnich Polski. Mielenia Góra, właśnie Zgorzelec wspomniany przez doktora Bagińskiego. Postaci, które też miały swoje różne kontakty ze służbami specjalnymi po latach 90., no ale to jest zupełnie inna opowieść. Jeszcze jedna rzecz, bo to pani Magda o tym wspomniała na samym początku. Pani Magda wspomniała o tym, bo w tych biografiach na różny sposób to faktycznie widać. Czasami nie. W przypadku Bresty Gierowej to wręcz było widać inwigilację. Ale pani Magda wspomniała o takiej opiece ze strony resortu nad niektórymi funkcjonariuszami, którzy przestali pełnić ważne, kierownicze role. Na czym to pani Magdo polegała ta opieka resortu nad tymi funkcjonariuszami czy ich rodzinami? To dotyczy oczywiście wysoko postawionych funkcjonariuszy, którzy sprawowali wysokie stanowiska, ale też tej masy. To szczególnie widać po 1956 roku, kiedy doszło do dużej restrukturyzacji w całej resorcie. Zlikwidowano Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a agendy, które wchodziły w jego skład, dotychczas wchłonięte zostały przez MSW. Doszło wówczas do dużych cięć kadrowych, to znaczy bardzo mocno odchudzono cały resort, jeżeli chodzi o etaty. Wielu funkcjonariuszy musiało odejść z resortu.
I tutaj mamy dokumenty, które mówią o tym, że, jakby starano się, żeby tym funkcjonariuszom nie stała się zbyt duża krzywda. To znaczy oni trafiali do pracy, ci piastujący jakieś wyższe stanowiska, zazwyczaj trafiali na różne inne stanowiska w administracji publicznej, państwowej, w różnych przedsiębiorstwach państwowych, na etaty kierownicze, a pozostali funkcjonariusze również mieli jak gdyby ułatwioną drogę, czy ułatwiony start w innych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wielu z nich było również wykorzystywanych z uwagi na swoje kompetencje. Tutaj dobrym przykładem jest biogram Marii Jezierskiej, który będzie publikowany w trzecim tomie. Ona była przedwojennym pedagogiem, co prawda już przed wojną mocno lewicującym, ale pracowała w Departamencie Szkolenia MBP przez kilka lat i właśnie w związku z cięciami, o których mówiłam, w 1956 roku odeszła z resortu, ale wkrótce potem stanęła na czele, była sekretarzem i organizatorem Towarzystwa Szkół Świeckich, czyli takiej instytucji prężnie działającej, mocno dotowanej przez państwo, która miała działać na rzecz laicyzacji szkół w Polsce, w kontrze do nauki, przede wszystkim nauki religii w szkołach, które po 1956 mogła tam ponownie wrócić. Więc tak naprawdę jej kariera, działalność społeczna rozpoczęła się po tym, jak opuściła resort w 1956 roku. Ona do 1969 była sekretarzem generalnym Towarzystwa Szkół Świeckich, a później przeszła do powstałego na jego bazie Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. Tam również prężnie działała i miałam przyjemność być w archiwum aktynowych, prowadzić kwerendę wspólnie z Witoldem i tam znaleźliśmy albumy przedstawiające jej działalność właśnie Towarzystwa Szkoły Świeckiej w latach 60. Z mnóstwem zdjęć, gdzie właśnie widać było, jak ta działalność była prowadzona, ale również od strony, nazwijmy to, towarzyskiej, ilu funkcjonariuszy, którzy w 1956 roku również, podobnie jak ona, odeszli z resortu, trafiła także do tych stowarzyszeń i związków. I nawet ówczesny minister oświaty Bieńkowski wprost powiedział, że te właśnie instytucje tworzone przez władze, komunistyczne władze, po to, żeby wypełniały ich linię ideologiczną, kierowały tam właśnie sprawdzonych ludzi, którzy wcześniej pracowali w resorcie, po to, żeby po pierwsze zapewnić im źródło utrzymania, żeby mieli pracę, ale żeby również wysłać tam osoby sprawdzone, pewne, ideologicznie, które będą gwarantem utrzymania tam również linii partyjnej w tych środowiskach. Pani Magda już nas jak gdyby prowadzi do końca, bo wywołała datę 56 roku. Kieruję teraz moje pytanie do pana doktora. O ile wiemy, jak w prasie, jak w PZPR toczyła się dyskusja w ogóle, czym był 56 rok dla władzy komunistycznej w Polsce, jak to wyglądało i jak daleko idące zmiany w resorcie były właśnie w roku 56, po 56, jak daleko sięgnęły rozliczenia? Październik 56 roku, ale rozumiany jako wydarzenie, niekoniecznie jako data, bo tak naprawdę ten październik to się nam rozciąga także na listopad i w ogóle na pewne wydarzenia zupełnie z końca roku. To jest... I też dosyć długo się rozpędza w zasadzie śmierci Stalina. Tak, to też jest to, ale to był moment, można powiedzieć, przełomowy w ogóle, jeżeli chodzi o świadomość samych funkcjonariuszy. Nawet czas, kiedy likwidowano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, kiedy wcześniej były te audycje Józefa Światły, myślę, że to nie wywołało, znaczy to wywołało wstrząs, ale to, co się wydarzyło właśnie w październiku, w listopadzie, to był swego rodzaju
nawet nie mogę powiedzieć, że bunt, ale taki rodzaj dojścia do głosu tych dołów resortowych. Nagle się okazało, że były konferencje partyjne, czyli organizacji partyjnej przy resorcie bezpieczeństwa, gdzie ci funkcjonariusze zaczęli głośno mówić o różnego rodzaju nadużyciach, o tym, co w resorcie im się nie podobało, o tym, jak ich traktowali przełożeni, jak nimi potrafili pomiatać. Nagle się okazywało, że tak powiem, wypadały kolejne trupy z szafy, dlatego że w ramach różnego rodzaju rozgrywek pomiędzy czasami poszczególnymi osobami, czasami jakimiś koteriami, potrafiono wyciągać sobie historię z lat 40. a propos działań, które po prostu stanowiły naruszenie prawa nawet na ówczesnym gruncie. Te historie działy się, to było tak wszystko daleko posunięto, że na przykład w wywiadzie funkcjonariusze, zwłaszcza ci młodego pokolenia, w pewnym sensie wypowiedzieli posłuszeństwo swoim dyrektorom, Józefowi Czaplickiemu i Leonowi Andrzejewskiemu, którzy byli utożsamiani z tym starym UB, z tym starym systemem myślenia, i oni się wtedy opowiedzieli za tymi, którzy mieli resort zreformować. W ogóle wtedy istniało takie przekonanie, że tak naprawdę to dopiero teraz będzie można normalnie pracować, że się skończy pewnego rodzaju dyktatura w resorcie, bo na przykład tam w okresie stalinowskim były sytuacje, kiedy to nie pracowało się 8 godzin dziennie, tylko po prostu funkcjonariusze, jak przychodzili do pracy z rana, to siedzieli do 22, 23 i, że tak powiem, była atmosfera taka, że mają tam siedzieć i pracować, i po prostu oni uważali, że to było dla nich krzywdzące i tak dalej. W każdym razie te wszystkie głosy gdzieś się pojawiały i trzeba było coś z tym zrobić. Więc żeby je skanalizować, żeby to też nie wypłynęło poza resort zbyt mocno, bo to tak naprawdę było coś, co mogło, jak to się w dokumentach pojawia sformułowanie, przynieść nieobliczalne skutki polityczne. W związku z czym zorganizowano taką komisję wewnątrzpartyjną, która miała się zająć przeanalizowaniem, i to możliwie szybkim, tych wszystkich zarzutów, przesłuchaniem tych samych zainteresowanych i jakby zbadaniem też dokumentów, jakie były, a propos tego, czy te zarzuty polegają na prawdzie, czy nie. I te dokumenty przetrwały do dnia dzisiejszego, my z nich bardzo chętnie korzystamy. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że pod koniec zeszłego roku wyszła taka publikacja w Instytucie Pamięci Narodowej, która dotyczyła właśnie tego okresu rozliczeń, i osoby zainteresowane tym tematem, jeżeli po te publikacje sięgną oraz wydany wcześniej tom dokumentów dotyczących właśnie tych wydarzeń, mogą tam znaleźć całą masę tego rodzaju historii właśnie z okresu stalinowskiego, które nagle zostały upublicznione. To były rzeczywiście wydarzenia, które, że tak powiem, zmieniły też, mam wrażenie, stosunek wielu funkcjonariuszy do tego, co robią. Dlatego, że ten czas stalinizmu to był okres bardzo dużej gorliwości ideologicznej. My to niekiedy widzimy w dokumentach, w tych charakterystykach osobowych i tak dalej. Ci niektórzy ludzie są zaangażowani w działalność WB na pograniczu fanatyzmu religijnego. Natomiast w tym czasie coś jednak u niektórych pęka i przechodzą coraz mocniej, aczkolwiek oczywiście pozory są zachowane, ku takiemu bardzo pragmatycznemu podejściu i, że tak powiem, po prostu traktują to jak pracę, a nie angażują się już tak ideologicznie jak wcześniej. Oczywiście były różne przypadki. Są osoby, które były pod tym względem twarde. W pierwszym tomie na przykład mieliśmy Mariana Baksztę. To był człowiek, który cały czas żył tym komunizmem w wersji stalinowskiej, nawet w latach 60. Jakby mentalność jego po prostu była taka, że tak właśnie należało i tak dalej. No nie bez kozery też ten taki ruch skupiony wokół Kazimierza Mijala, takich właśnie twardogłowych komunistów, też zyskiwał poparcie u części funkcjonariuszy właśnie z aparatu. Do tego te wydarzenia z jesieni 56 roku uruchomiły też pewne głosy dotyczące kwestii polsko-żydowskich. To znaczy wtedy wypłynął nagle ten konflikt, który gdzieś wcześniej był tłumiony, w tym sensie, że czasem wręcz administracyjnie, to znaczy no po prostu, że tak powiem, taki był porządek w resorcie i czy się to komuś podobało, czy nie, no to miał takiego, a nie innego przełożonego i nic nie mógł na to poradzić. Natomiast wtedy między innymi takie bardzo mocne czasem głosy antyżydowskie się pojawiały wśród funkcjonariuszy, takie w duchu, można powiedzieć, moczarowskim, jak to później było. Zresztą to się de facto z tego wywodziło, ta frakcja partyzantów niejednokrotnie właśnie
miała takie resentymenty sięgające właśnie tego okresu rozliczeń, kiedy niektórzy z tych funkcjonariuszy młodych uważali, że im przychodzi zapłacić za nie ich winy, że tak naprawdę kto inny za nie odpowiadał i powinien, że tak powiem, zostać za to rozliczony. Natomiast okazywało się, że te różne osoby, tak jak wspomniałem, tych oficerów śledczych, ale nie tylko, choćby na przykład wspomniany tutaj Józef Kratko i tak dalej, ci ludzie po prostu dalej funkcjonowali. Co więcej, częstokroć partia umożliwiała im zatrudnienie na jakichś poważnych stanowiskach dalej, bo bądź co bądź, może były, że tak powiem, błędy i wypaczenia, ale to byli w dalszym ciągu zasłużeni dla ruchu robotniczego towarzyszenia. Kiedy dostawali specjalne emerytury partyjne, czy też renty partyjne, działały też oczywiście te koneksje różnego rodzaju, że ktoś był, jak to się mówi, pod kogoś podczepiony, w związku z czym umożliwiano karierę w jakimś innym miejscu. Natomiast właśnie jesień 56 roku, to co się działo na początku 57, to były wydarzenia, można by powiedzieć, bez precedensu i, że tak powiem, jak popuszczono i pozwolono na to, żeby pewne rzeczy takie zaistniały, to potem zdali sobie sprawę decydenci, że to jest w sumie niebezpieczne, że trzeba to zahamować, bo to może przynieść właśnie nieobliczalne skutki, bo nagle się okaże, że z resortu będzie trzeba usuwać ludzi, którzy są w nim niezbędni, których nie będzie kim zastąpić, że resort pozbawi się po prostu tych kadr, które są oddane, które rzeczywiście w tamtym czasie, bo tu mówię, że tak powiem, sposób myślenia odtwarzam ten partyjny, którzy w tamtym czasie, że tak powiem, za daleko poszli, ale z drugiej strony to cały czas są zaufani towarzysze, to są ludzie, którzy się sprawdzili w momencie, kiedy przychodziło walczyć właśnie z jakimś oddziałem, działami podziemia, z bronią w ręku i tak dalej, ci tak zwani utrwalacze. I po prostu tym ludziom nie pozwalano zginąć. Oczywiście były osoby, które gdzieś tam zapłaciły swoją karierą za pewne sprawy, ale niekiedy to wynikało właśnie bardziej z tego, że ktoś komuś podpadł, nie miał odpowiednich pleców, albo właśnie któraś z frakcji, bo po tym okresie październikowym w resorcie właściwie zaczęły funkcjonować takie dwie frakcje. Jedna skupiona wokół Moczara, a druga wokół Antoniego Alstera, opisanego w pierwszym tomie Leksykonu. I w pewnym momencie ta frakcja moczarowska wygrała rywalizację wewnętrzną. Natomiast minister Władysław Wicha, ten, który był ministrem spraw wewnętrznych jeszcze w okresie odwilży od 50, już nie pamiętam teraz precyzyjnie, chyba 5 roku, on był tym ministrem dalej. W każdym razie on był takim człowiekiem, który chyba próbował jakoś godzić te frakcje, które się gdzieś pojawiły. Natomiast z punktu widzenia samej partii, to co się wydarzyło w ogóle w okresie października, te różnego rodzaju protesty studenckie, robotnicze i tak dalej, to, że nagle w prasie zaczęło się o pewnych rzeczach pisać, były takie głośne artykuły, jeśli nie przekręcam, Walerego Namiotkiewicza, Jana Olszewskiego, po prostu były różnego rodzaju publikacje takie właśnie pokazujące, że tutaj jednak były po prostu czasami zbrodnie, były różnego rodzaju nadużycia i tak dalej. Ale w momencie, kiedy jesienią 57 roku dosyć brutalnie spacyfikowano protesty studenckie, to oznaczało koniec tego października, jak sobie niektórzy wyobrażali, bo władza sobie zdała sprawę z tego, że to wszystko, na co pozwolono, te względne swobody mogą się przyczynić po prostu do wykolejenia systemu. Ja też myślę, to jest trudno uchwytne, jeżeli chodzi o dokumenty polskie, ale wydaje mi się, że tu wszedł bardzo mocny nacisk ze strony sowieckiej na to, że ta liberalizacja może i pomogła opanować nastroje na zasadzie takiej, że nie wybuchło powstanie wręcz jakieś antykomunistyczne. Oczywiście tu trochę hiperbolizuję to, co mówię, ale z drugiej strony jakby popuściliśmy troszeczkę, ale trzeba ten kurs jednak zaostrzyć, bo no nie możemy stracić z oczu pewnych pryncypiów. I to są takie rzeczy, które się dzieją jakby w ogóle w kraju, gdzie to, co się dzieje w aparacie bezpieczeństwa, stanowi tego odbicie. Czyli właśnie to, że w którymś momencie wcześniej się myśli o tym, że właśnie ten aparat ma działać inaczej, po czym okazuje się, że gdzieś tam w głowach jest ten stary model funkcjonowania, taki ubecki, który powoduje, że wiele z tych jednostek operacyjnych, choćby Departament III MSW, później utworzony w latach 60. Departament IV, tam jest taka mentalność czasem zahaczająca o stalinowską, jeżeli chodzi o zachowania części kadry. I no, to jest coś, co w takim długim trwaniu pokazuje, że czasem się zmieniała ta fasada, ale rdzeń jednak był po prostu podobny, jeden wręcz czasem można powiedzieć.
Pani Magdo, tutaj już pan doktor Witold Bagiński, pani również we fragmentach swoich wypowiedzi mówiła, co czeka nas w trzecim tomie? W trzecim tomie czeka nas kolejnych 50 biogramów, tak jak mówiliśmy wcześniej, w tym bardzo interesujące postaci znane. Mam nadzieję, że tutaj już pan redaktor zostanie też usatysfakcjonowany. Między innymi wiceminister bezpieczeństwa publicznego Romana Romkowskiego. Bardzo interesujący, ciekawy biogram. Można powiedzieć, że teczka Romana Romkowskiego zawiera kilka, jeżeli nie kilkanaście stron. Więc tutaj chylim czoła dla autora. Została odchudzona w nieznanych dla nas bliżej okolicznościach. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że część tych funkcjonariuszy takich naprawdę ważnych, choćby wspomniany wcześniej Stefan Antosiewicz czy Wacław Komar, mają teczki po prostu oskalpowane z dokumentów i my nie wiemy, co się z nimi stało. I u Romkowskiego też jest tego typu sytuacja, a pewną ciekawostką jest to, że autorowi tego biogramu udało się dotrzeć do teczki osobowej Romkowskiego, w sensie do okładki z częścią dokumentów, która po prostu jest w archiwum akt nowych. Jeżeli dobrze pamiętam, w materiałach prokuratury generalnej. Dlatego, że po prostu przy okazji tego śledztwa, jakie prowadzono, zabrano ją z resortu i jej nie oddano. Dokładnie. Więc chylimy czoła dla autora i jego detektywistycznej pracy. Bodajże to też będzie przedmiotem jego pracy doktorskiej, ta postać. Więc tutaj to jest naprawdę wyczerpujący i dogłębnie zbadany życiorys. W trzecim tomie również pojawi się biogram Władysława Ciastonia, autorstwa Antoniego Zielińskiego. To też szapoba dla autora, bo to naprawdę było duże wyzwanie, żeby tą postać opisać w miarę wyczerpująco. Również kolejny interesujący biogram Juliana Konara czy Michała Drzewieckiego, więc naprawdę gros interesujących postaci. Jeżeli mogłabym skorzystać z okazji, bo chyba zbliżamy się powoli do końca, skończyliśmy praktycznie już pracę redakcyjną nad trzecim tomem Leksykonu i chcieliśmy również bardzo serdecznie podziękować za współpracę tym osobom, których tutaj nie ma i których nie widać, a ich praca jest naprawdę bardzo ważna pod względem redakcyjnym i wydawniczym. Mowa tutaj o redaktorze, panu Tomaszu Chlewińskim, pani Marii Aleksandrow, która prowadzi korektę leksykonów, oraz pani Katarzynie Szubce. Jej szczególnie chcieliśmy podziękować, bo dzielnie znosi i nanosi wszystkie nasze zmiany, poprawki już na składzie tekstu, więc pracujemy naprawdę nad każdym tomem do końca, aż do momentu, kiedy zostanie wysłany do drukarni, więc im serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zachęcamy do dalszych. Ja taką jeszcze jedną wskazówkę tak bibliograficzną, bo tak pan doktor mnie natchnął tą wypowiedzią o tych historiach dotyczących bicia, tortur, znęcania się nad osadzonymi przez funkcjonariuszy bezpieki. Pan doktor Robert Spałek napisał taką fascynującą książkę w oparciu też o dokumenty na temat śledztwa właśnie prowadzonego przez Departament 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, między innymi wobec Alfreda Jaroszewicza, to jest rodzina Piotra Jaroszewicza, późniejszego premiera, zabitego do dzisiaj w niejasnych okolicznościach, całkiem niedawno, już w latach 90. w Aninie. I no, to tak, jest jeszcze oczywiście znakomita książka, która nie została co prawda przez Instytut wydana, na temat Józefa Światło i jego rewelacji i w ogóle na temat jego całej biografii przez profesora Andrzeja Paczkowskiego pod tytułem Trzy twarze Józefa Światło. Słuchali państwo naszej rozmowy na temat drugiego tomu Leksykonu Bezpieki. Jak widzą państwo, historii nie pisze się w sposób nudny, za biurkiem, tylko wyłącznie przy komputerze, tylko rzeczywiście ta książka jest w tym sensie też fascynująca, że widać wkład autorów w odtwarzanie historii, w budowanie tych biogramów i to jest taki wkład, który może tylko włożyć do tej historii ktoś, kto się nią pasjonuje. Dlatego te książki są tak ciekawe. Naprawdę gorąco państwu polecam, bo to jest
coś ważnego, co warto mieć na półce i do czego warto zaglądać i co warto czytać, bo przede wszystkim to się dobrze czyta. To nie jest tak, że to jest tylko taki biogram encyklopedyczny, że się go tam otwiera i sprawdza, kto był w jakiej strukturze, w jakim departamencie, kierownikiem, dyrektorem, zastępcą. Nie. To są całościowe historie o życiu ludzi, którzy no, mieli takie życie, jakie mieli. Ale jest to bardzo fascynująca lektura. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję pomysłodawcy cyklu, doktorowi Pawłowi Skubiszowi, dyrektorowi Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i redaktorom, którzy wykonują gigantyczną benedyktyńską pracę. Ja nie wiem, jak Państwo to koordynujecie, jak Państwo to, mówiąc językiem młodzieżowym, ogarniacie. Więc była dzisiaj z nami pani Magda Dźwigał, jedna z współredaktorek ze Szczecina, ale była z nami dzięki łączom internetowym. Dziękuję pani Magdo oraz wybitny znawca Departamentu Pierwszego MSW, pan doktor Witold Bagiński. Dziękuję jeszcze bardzo. Raz zachęcam kupić, proszę Państwa, trzeba pierwszy, drugi tom w księgarniach stacjonarnych, przez stronę ipn.gov.pl, jest zakładka publikacje, czy książki, czy księgarnia, nie pamiętaj w tej chwili. Także w tych miastach, gdzie są księgarnie czynne, można pójść, wejść, kupić. Naprawdę warto, bezcenna rzecz, naprawdę bezcenna rzecz. Autorom, redaktorom serdeczne gratulacje i podziwiam cierpliwość i drobiazgowość w odtwarzaniu tych biografii. Dziękuję Państwu.